Armia Polska nigdy ich nie pozostawi. Armia Polska zawsze się będzie o nich upominała i zawsze będzie o nich pamiętała. I polscy lotnicy, którzy dają tak wspaniałe przykłady zdolności, poświęcenia, umiejętności i przed którymi jest tak wspaniała przyszłość, zawsze będą o tych, którzy tutaj polegli, pamiętali i brali z nich przykład, z ich zdolności, uporu i wiedzy. Cześć ich pamięci. W apelu pamięci pod pomnikiem ofiar udział wzięły rodziny tragicznie zmarłych, samorządowcy, żołnierze oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, który odczytał list w imieniu prezydenta RP. Wojskowy samolot transportowy Kasa C-295 rozbił się w Mirosławcu wieczorem 23 stycznia 2008 roku przy podejściu do lądowania. Maszyna miała na trasie Warszawa-Powic-Poznań-Mirosławiec-Świdyń-Kraków rozwieźć uczestników konferencji bezpieczeństwa lotów sił powietrznych. Na pokładzie maszyny było 4 członków załogi i 16 wysokiej rangi oficerów sił powietrznych. Wszyscy zginęli.